Daszbur, witajcie kochani w kolejnym odcinku Top Hands TV. Daszbur. Jak zauważyliście, wchodzimy w końcu w nasz ulubiony tryb, czyli w tryb pióro. Dużo teraz będzie na naszym kanale polowań na zwierzynę drobną, w szczególności na ptactwo. Ostatni odcinek z grzywaczy, mam nadzieję, że Wam się podobał. Może nie było to tak spektakularne jak w poprzednim roku, ale byliśmy bardzo zadowoleni, dużo popolowaliśmy i nasze pieski też sporo popracowały. Tym razem wybraliśmy się z kamerą na dokładnie drugi koniec Polski, czyli aż pod rosyjską granicę, pod obwód kaliningradzki, żeby polować tuż przy pasie granicznym w przepięknych okolicznościach. Zaprosił nas już rok temu, prawie rok, no w sumie rok temu. Rok temu. Tak, rok temu zaprosił nas Hubert. Szczerze mówiąc, przez palce patrzyliśmy na to zaproszenie, bo rok to długo czasu, ale pamiętaliśmy o sobie, cały czas trzymaliśmy kontakt. Zresztą pamiętam, mówiłem ci, trzymaj ze mną stały kontakt, bo zapomnę. Bo zapomnisz, tak. Tak, więc cały czas gdzieś tam sobie mailowaliśmy, pisaliśmy, wymienialiśmy się doświadczeniami. Hubert jest młodym myśliwym, leśnikiem, no i bardzo chętnie podjechaliśmy do niego. Spotkaliśmy się tutaj z pięknym przyjęciem. Hubert za chwilę opowie, w jakim kole będziemy dzisiaj polowali jutro, w jakich okolicznościach, bo to jest inne polowanie. Będziemy polowali nie na stawach, tylko na bagienkach, tak? I nie będziemy robili zakończenia miotu, tylko odboje. Także zostańcie z nami i zapraszam Was na polowanie zbiorowe. Z Top Hands TV. Daszbur. Pierwsze kaczki, zobaczymy co się będzie działo. Szmat drogi za nami, ale po pięknej wisiadzie wczorajszego Huberta. Tak jest. Także podejrzewam, że zaraz się zacznie to co najlepsze. Kwak, 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 kwak. Tu. Jak się zarwą, nie? My już gotowi jesteśmy. Wszyscy już stoją na drodze. Niestety kaczek nie ma, ale bagienko jest piękne. Co roku tutaj były, na dzień dzisiejszy niestety nie ma w tym miejscu. Słuchajcie, moi mili, w końcu się coś wydarzyło, nasze trzecie podejście, trzeci stawik, no i były kaczki, była akcja, było jakieś 15-20 minut dobrej zabawy, no, kaczki nas trochę wyczuły, ale jak widzicie tutaj jest taki, one są w dole i myśmy byli stali na górach i ciężko było je podejść, ale
Bardzo jestem szczęśliwy, bo pierwszy strzał udał się skutecznością, kaczka spadła, także rozpocząłem sezon na kaczki. Chłopaki tam jeszcze zbierają z psami, co chwilę się zrywają, ale myślę, że jest, trzeba się dać odpocząć i się na następne łowisko. Wcześniej jeszcze nie okazały się za bardzo, za bogate, mimo że wczoraj, kiedy objeżdżaliśmy teren z łowczym, tych kaczek naprawdę nie brakowało. A to było tak naprawdę, teraz właśnie jako trzecie, było najtrudniejsze do zrobienia i jako tako wyszło. Naprawdę, tutaj nasza linia, co poszliśmy z Filipem na prawo, do rozstawienia się miała pewnie po ciężkiej orance około 2 km. Także było ciężko, no ale się udało. Pewnie ze 20 kaczek spadło teraz, to jest dobrze. Proszę poprawić koń. A, no, tak daleko, tam ta jedna poleciała. Strzelamy nad wodą? Filip! Następna chwila. Filip! Pamiętajcie o tym, że zawsze możecie się z nami skontaktować, jeżeli potrzebujecie obsługę na polowanie. To są ludzie, którzy biorą tylko 1800 zł za dzień i bardzo fajnie obsługują polowanie. Euro, przepraszam. W każdym razie piękna sprawa, wszystkiego najlepszego. Idziemy dalej. Na... Będziemy znajdować się na terenie kołowieckiego, wojskowego kołowieckiego numer 129 Soku w Giżycku. Dzięki uprzejmości zarządu koła, a w szczególności kolegi Marcina Jankowskiego, który jest pełnił rolę łowczego tutaj w tym kole, ale naprawdę dzięki temu, że zarząd jest tak naprawdę bardzo gościnny, jak samo też koło i jego członkowie. Ja sam tak naprawdę w tym kole jestem gościem, a mój tata jest członkiem tego koła. Mamy możliwość gościć takich gości właśnie, jak tutaj mam po lewej kolegę Filipa i kolegę Sebastiana. Naprawdę bardzo wam dziękuję, że przyjechaliście taki szmat drogi, bo to jakby nie patrzeć w jedną stronę jest to 700 km. Nawet i pewnie ponad, z różnymi przygodami. Tak czyli jest. Spokojnie, może nie będzie jakichś przygód większych. Oby właśnie. Przede wszystkim dzięki tutaj kolegom zebranym właśnie obok mnie, nasi myśliwi mogą zobaczyć coś, czego nie widzieli jeszcze nigdy. Wspólnie z założycielami kanału Top Hunts TV przygotowaliśmy niesamowitą niespodziankę dla myśliwych z koła, jak i gości tutaj, którzy przyjechali tak naprawdę z okolicznych kół. Podejrzewam, że czegoś takiego i profesjonalizm, jaki się tutaj odbędzie, jeszcze nigdy nie widzieli. Jeden na półkę. Oh!
Naprzód, Frida. Naprzód, woda. Jesteśmy po śniadaniu, naładowani, trochę leniwi, ale nic tu się nie dzieje. Za chwilę mamy dwa bagna, tak naprawdę dewizowe. Zobaczymy, co tam może się zadzieje. Może będą decydujące. Tak. Rozstrzygające na króla. Na razie 5 kaczek strzelonych. Wszystkie podniesione przez pieski, więc bardzo ładnie. No i zobaczymy, co będzie dalej. Na razie chyba łowczy zarządzi odbój, bo nic tu się na tym bagnie nie dzieje. Strony to mogą, wiesz, tutaj nic. Ale tutaj na ścianie tej będzie ktoś stał. Tak, my tam poczekajcie. Oni podeszli, dobra. Aport! Wręczam. Dzięki bardzo. Ta trudniejsza jest. Ta była trudniejsza. Ja bym podszedł jeszcze trochę z tej strony, tak, bardziej. Ta jest na wodzie tutaj między tym suchem a nami. Ja i tak nic nie widzę. Nie wiem, gdzie jest kaczor, więc wiesz, zostawiam go po prostu na... Żeby tak też sztuki było, nie? Ją wysłać jak najdalej i później mówię, dobra, zostawiam cię. Nie? A ona się okazało, że przepłynęła cały. Jest! Woohoo! Dawaj! Brawo! Daj! Brawo, odszedł! Dobry dzień. Mistrzostwo świata. Gratulacje. Dzięki, tobie również, bo to twój strzał. Bez tego strzału on nie miałby co robić. I ona dziękuję, też. Chodź, cuki. Dziękuję bardzo. Ale miałem nosa, żeby szerzej tu. A kokos coś zbierał w ogóle teraz? Sytuacja jest taka, że promujemy bezpieczeństwo na polowaniu. Bezpieczeństwo na polowaniu to nie jest tylko obsługiwanie się bronią. To również ochrona osobista, czyli okulary, czyli czapeczki i słuchawki. To są rzeczy elementarne na strzelnicy, ale niestety na polowaniu nie są wcale tak częste, jak powinny być. Chociaż muszę powiedzieć, że widzę tutaj uczestnicy polowania bardzo często używali słuchawek, czy to aktywnych, czy pasywnych, coraz więcej, ale to dlatego, że to są strzelcy. Bardzo duża część uczestników polowania naszego zbiorowego
to są strzelcy sportowi. Co było widać na polowaniu bardzo wyraźnie, bo wyniki były wyśmienite i naprawdę miło się patrzyło na te strzały. Natomiast jeżeli chodzi o ochronę, wiecie o tym, że używamy słuchawek, dlatego że nie można używać tłumików tak powszechnie, jakbyśmy chcieli. Natomiast w przypadku strzelectwa śrutowego ja od lat używam słuchawek jakiś tam, a od roku aktywnych. Peltory, które są najbardziej popularne, są 3M-ki czy peltory? 3M, tak jest. 3M-ki, które są najbardziej popularnym modelem, chyba tak myślę, w Polsce, są bardzo, bardzo dobre, ale w połączeniu z okularami i wielogodzinnym staniem w upale, gdzie się ucho poci i tak dalej, mnie osobiście bardzo bolała głowa od tego, że ściskały mi okulary do głowy. I był już pomysł moich kolegów ze sklepu Trop, żeby mi tam wymienili na jakieś inne te poduszki. I nie wiem, czy tego nie zrobię, ale ponieważ tak się szczęśliwie złożyło w sumie, że zapomniałem tych słuchawek wziąć na polowanie, to po drodze w sklepie Kaliber pod Warszawą, nie musiałem wjeżdżać do centrum, tylko sobie podjechałem do chłopaków i oni mi tam zaproponowali słuchawki, które są douszne, aktywne, ale niedrogie. Nightcore'y, które kosztują mniej niż 500 zł za parę, czyli dla nas to jest ok, bo te, co mieliśmy alternatywnie, to tam ponad tysiaka chyba kosztowały, tak. Nie? 3M-ki kosztują ponad tysiaka. Nie wiem, co te 3M-ki robią. No, nie wiem, co one robią lepiej, ale te słuchawki, muszę wam powiedzieć, że działają. Będziemy ich używali dalej, bo są fajne, małe, estetyczne i przede wszystkim nie męczą tak ucha i nie męczą głowy. Także polecamy w tym miejscu serdecznie. No fajnie, właściwie tak. Także zachęciła nas cena. Na razie działają fajnie, tylko mają Bluetooth, więc będzie można połączyć się z telefonem. Będzie trzeba odbierać telefony na polowanie. Ja mam peltory też, wiesz, tylko że mnie cisną, w okulary mnie bolą w głowę. Nasz Bur, dziękujemy za zaproszenie. Myślę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Zresztą w rewanżu zaprosiliśmy Huberta i jego kolegów od akordeonu i różnych innych specjalności i talentów. Ale z tym naprawdę buduje się niesamowita historia, co zobaczycie w następnych materiałach. Pewnie za jakiś czas, bo będzie naprawdę ciekawie. Tak, jest jeszcze jedna niespodzianka. Na jesieni spotkamy się z tymi samymi kolegami u nas w łowisku na Bażantach i mamy nadzieję, że spodoba wam się to, co przygotowaliśmy. Dasz Bur, wszystkiego dobrego. Jakaś to jest ściema. Wszystko jest nagrane. Drugim wicekrólem został Rafał Kapiński. Brawo! Strzelec gołębia. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Gratulacje. No i królem pudlarzy został kolega Romek. Brawo! Mówił, że przyjechał po medal. Zadawał dużo huku, ale niestety bez skuteczności, także... Ty, strzeli trzy razy w niego. Proszę też dołączyć tutaj. Gratuluję. Ojejku, jeszcze raz, przepraszam. Jeszcze raz. Jak ty to powiedziałeś? To naprawdę, ojejku. No i znowu się zgubiłem. Ojejku. Bardzo, o Jezu. W tym miejscu zabrakło bardzo ważnej dla mnie osoby. Bardzo chciałem, żeby była tutaj z nami. Tak, mówię o tobie, Dominika. Bardzo cię kocham. I żałuję, że ciebie tu nie było. Ale mam nadzieję, że jeszcze nieraz tutaj szczególnie poznasz tą ekipę, którą ja zobaczyłem tutaj pierwszy raz. A znaliśmy się wcześniej tylko i wyłącznie przez telefon. Dziękuję. Dobra, kochani, widzicie, ostatnie pędzenie nie przyniosło nam żadnych rezultatów, chociaż, przepraszam, Michał strzelił pięknego dubleta. Także w ostatnim pędzeniu udało nam się pozyskać jeszcze dwie kaczki, a konkretnie Michałowi serdeczne gratulacje. Ostatecznie na pokocie położyliśmy 37 kaczek oraz grzywacza, więc bardzo fajnie, tym bardziej, że skuteczność była naprawdę wyśmienita. Nie wiem, ile padło cię strzałów, ale myślę, że na te 40 sztuk ptactwa nie więcej jak 80 strzałów to jest maks absolutny, także
oceniam skuteczność. Wyśmienicie, serdecznie gratuluję wszystkim kolegom, którzy pozyskali dzisiaj kaczuszki i oczywiście grzywacza. Zostałem niesłusznie królem polowania, ponieważ wiem, że jedna osoba strzeliła więcej o jedną kaczkę ode mnie, ale myślę, że to był taki kurtuazyjny gest, za który również dziękuję, Hubert, także fajnie. A teraz szybka kawka, zajęliśmy się ptactwem i co najpiękniejsze, uderzamy na zloty. Bardzo to lubimy, także wracamy na jeden ze stawków, na których dzisiaj polowaliśmy. Rozkładamy bałwanki, wabiki, którego też zapomniałem z domu oczywiście, ale jakiś tam jeden jeszcze mamy. No i co, chodźcie z nami, zobaczycie z nami fragment wieczornego polowania. Myślę, że nie do końca ze względu na ciemno. Właśnie o tobie mówię, że strzelisz więcej kaczek ode mnie. A dla mnie rozdziewiczenie, bo jeszcze nigdy na zlotach nie polowałem. No, także coś nowego dla chłopaków. Mamy tutaj grupę młodych, fajnych studentów z Akademii Poznania. Z Poznania, z leśnictwa. Pozdrawiamy was, chłopaki, serdecznie. Także co, jedziemy zobaczyć, co tam jeszcze słychać, nie? Jak już przejechaliśmy tyle kilometrów, to wykorzystam to do końca. Najciekawsze było to, że tak naprawdę jak kończyliśmy pędzenie, to już kaszki następne zaczynały siadać. No, także... Więc przegoniliśmy cały owód. Może będzie szansa, że z całego owodu tam się zleciały. Nie, Filip nie nadąży ładować. No. Zobaczymy. Będzie fajnie. Dasz bur. Słuchajcie, to jest piękna i niecodzienna sytuacja, dlatego że są z nami nasi wspaniali znajomi, którzy, uwaga, nie są myśliwymi, ale przemierzyli kilkaset kilometrów po to, żeby nam pomóc w polowaniu i żeby umożliwić swoim pieskom fajną pracę. O to chodzi. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tym polowaniu. Jest to też na pewno możliwość dla naszych psów do doskonalenia swoich umiejętności. Chętnie będziemy brać udział w kolejnych, jeżeli ktoś nas będzie zapraszał. Zgadzam się. Wiedzie się, chłopcy, poradzić sobie? Na razie jest do speedu. Czekaj, psa nie wziąłem. Zapomniałem psa. Ja zapomniałem psa teraz. Przez górkę.
Jest egg, jest kaczka, jest jedna kaczka. Wystartowała i wylądowała w tych gałęziach. Schowajcie się dobrze, dziewczyny, schowajcie się. Dwie! Na Sebastiana poszły. Jest więcej! Jest dużo! Jest, mam! Aport koma! Dawaj koma aport! Tam jest aport! Dawaj koma do mnie! Do mnie koma! Koma do mnie! Aport! Widzę! Będzie twoja! Lej Seba! Jest! Brawo! Do mnie koma! Do mnie! Brawo koma! Góra! Góra chłopcy! Góra! Brawo! Jest następna moja. Seba, patrz teraz, jak to się robi. Patrz. Widziałeś? Dawaj, kopcia aport. Brawo. Dawaj, dziewczyna. Super, super. Brawo, dziewczynko. Jesteś super. Brawo. Moja mówisz? Dawaj koma Brawo, brawo Seba, brawo. Dawaj koma, szybciutko. Patrz jak ona biegnie jak są inne psy. Brawo dziewczynka. Kaczka. Kaczka góra. Młodzież, wykazać się. Ach, pięknie. Kuber, ty łobuzie.